trzeciej wieść. I to jest także misją Kościoła, aby pomagać biednym, słabym, chorym. Drodzy bracia i siostry, zaangażowani w działalność Fundacji Dajmy Nadzieję, umiłowani w Chrystusie. Bardzo często w życiu Kościoła powtarzana jest prawda, że wiara bez uczynków jest martwa. Ufam i wierzę, że te słowa były podstawą do powstania Fundacji Dajmy Nadzieję i pozostają nadal jej głównym przesłaniem, o czym świadczą umieszczone na stronie internetowej Fundacji słowa. Głównym celem Fundacji jest działalność charytatywna i dołączanie do działalności charytatywnej wszystkich tych, którzy pragną przysłużyć się sprawie podnoszenia chrześcijańskiej moralności, kultury, edukacji, sztuki, wsparcia biednych, pomocy w działalności statutowej innym charytatywnym i społecznym organizacjom, a także inna działalność charytatywna odpowiednio do statutu i czynnego ustawodawstwa. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Panu zasnęło. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Boże, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam swego światła, aby to spotkanie było pożytkiem dla dobra Kościoła, tych wszystkich, których spotykamy na naszej drodze. Działamy nie tylko przez pomoc materialną, ale też raz w tygodniu nasi lekarze, pan Roman oraz pani Janina, wyjeżdżają. Dalej działają nasze warsztaty terapii zajęciowej, które się odbywają w parafii na Zboisek i których koordynatorem jest ksiądz Mikołaj Lipitak, obecny tutaj wśród nas. Jak człowiek szuka pracy, to różną pracę znajdzie i jeśli się komuś płaci, to pracuje ze względu także i dlatego, że musi wyżywić rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ujmując nic tym, którzy pracują zawodowo tutaj, to trzeba powiedzieć, że coraz więcej jest tych, którzy przychodzą do nas i modlą się za podopiecznych, a po drugie właśnie pomagają w takich sprawach, których my nawet nie wiemy. Wszystkim, którzy tutaj przyszli, bo to są osoby, na których zawsze można liczyć. I za to dziękuję. Dla Was na pewno jest to wielkie wyrzeczenie, wiele trudu, poświęcenia też swojego czasu, ale myślę, że na pewno napełnia to Was taką wewnętrzną radością, siłą, że powiedzmy gromadzimy te dobre uczynki, zaskarbiamy sobie. No i do zobaczenia na kiermaszu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, miłego pochodzenia. Dziękuję.